słonecznych Malediwów. Jesteśmy na wyspie Mafushi. Jest to wyspa oddalona około 30 km od lotniska w Male. Płynęliśmy tutaj speedboatem jakieś 45 minut. Koszt to jest 25 euro za osobę dorosłą. Ojej, 25 dolarów oczywiście za osobę dorosłą i połowa tego dla dziecka powyżej 2 lat. Czyli jakieś tam 13 dolarów powiedzmy. Płynie się około 45 minut. Woda była w miarę spokojna, chociaż trochę nam rzucało. Płynęliśmy jakieś 50 km na godzinę, 55 chyba najszybciej. Było znośnie. Jesteśmy teraz na wyspie Mafushi. Tutaj jest Bikini Beach. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda właśnie plaża dla turystów, gdzie można się kąpać w kostiumach i w bikini. Na wyspie są chyba 4 plaże, z czego właśnie ta jedna jest Bikini Beach. Teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Już wyszło piękne słoneczko, a przed chwilą troszkę popadało. Woda jest cieplutka, ogólnie super. Tutaj właśnie jest plaża Bikini. Tutaj można się kąpać w strojach kąpielowych. Ona jest tak osłonięta, tam z tyłu te zielone drzewka pod palmami jakby. To jest właśnie tak, takie jakby ogrodzenie, żeby mieszkańcy tutaj się nie musieli na nas patrzeć w tych strojach. Dzięki temu też to wszystko wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie. Woda jest daleko, znaczy dno jest daleko płytkie, także fajnie, jest świetny piasek, no pięknie, no te leżaki to należą do tego hotelu, a druga część leżaków to nie wiem, w sumie nie wiem, czy można z nich korzystać tak bezpłatnie, ale wydaje mi się, że trzeba coś zamówić, bo chodzi tutaj pan z menu i proponuje jakieś różne napoje. Tak właśnie wygląda Bikini Beach na Mafushi. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy Wam się podoba, czy nie za bardzo. Dzięki za oglądanie. Cześć!